Dzień dobry. Objawy infestacji pasożytniczej są zwykle niecharakterystyczne. Ból brzucha, biegunka, nudności, utrata masy ciała. Natomiast niektóre z nich mogą być dosyć specyficzne. Na przykład świąd odbytu, silny, nasilający się głównie w nocy, ale także nad ranem, zmuszający do drapania. To może być objaw zarażenia Enterobius vermicularis, czyli owsikiem. Oczywiście nie każdy świąd tyłka to zaraz owsik. Mojego wujka strasznie swędział go odbyt. Też myślał, że ma owsiki, a jak się okazało, nosił po prostu źle dopasowane stringi. Na przykład świąd pomiędzy palcami, w fałdach między palcami i na nadgarstku, to może być objaw infekcji świerzbem. Zwłaszcza jeżeli po zadrapaniu się mamy takie przeczosy. A więc niekoniecznie pokrzywka, niekoniecznie alergia, ale świerzb. Można wybarwić te rejony na przykład rozcieńczonym płynem Lugola czy fioletem gencjanowym, wtedy te korytarze drążone przez świerzb ładnie się uwidaczniają. Przewlekły kaszel czy chrząkanie, nie palimy papierosów, nie mamy żadnej infekcji, a cały czas pochrząkujemy czy na przykład kaszlemy. To może być objaw infekcji Ascaris lumbricoides, czyli glistą ludzką. Larwy glisty ludzkiej dostają się do płuc, do tchawicy, później do gardła, są połykane, wywołują odruch kaszlowy. Opóźniony rozwój psychoruchowy u dzieci, zgrzytanie zębami, bezsenność, nadpobudliwość, nerwowość często występują w infekcjach Enterobius vermicularis i Ascaris lumbricoides, czyli w owsicy i glistnicy. Dlaczego? Dlatego, że pasożyty te po pierwsze pochłaniają składniki mineralne i witaminy, zwłaszcza z grupy B, a więc mogą prowadzić do niedoborów u dziecka i opóźnionego rozwoju psychoruchowego. Poza tym zmieniają florę jelitową, która jak wiadomo bierze udział w syntezie neurohormonów, neuroprzekaźników takich jak serotonina i dopamina, wpływając nie tylko na jelitowy, ale również na centralny układ nerwowy, a ponadto wydzielają toksyczne metabolity, które dostają się do krwi i niestety działają także na układ nerwowy. Stąd takie objawy. Bóle w okolicy wątroby, powiększenie wątroby i śledziony, czyli hepatosplenomegalia, z żółtaczką lub bez żółtaczki, a testy wirusologiczne są ujemne, nie spożywamy leków, nie pijemy alkoholu, skąd to się bierze? Może to być objaw zarażenia przywrą, czyli motylicą wątrobową Fasciola hepatica, albo, co gorsza, tasiemcem bąblowcowym, Echinococcus granulosum, albo częściej Echinococcus multiocularis. Jeżeli chodzi o przywrę, to zarażamy się metacerkariami, biorąc do ust źdźbło trawy. Kiedyś taki nawyk był, że się brało trawkę do buzi gdzieś tam nad stawem, ssało, prawda, żuło. Nie róbcie tego, zwłaszcza na rejonach podmokłych, gdzieś właśnie nad stawami. A jeżeli chodzi o tasiemca bąblowcowego, to zjadając brudne jagody z lasu. Albo poziomki, albo jeżyny, albo inne owoce lasu, dlatego że jaja tego tasiemca są wydalane z odchodami lisów, najczęściej, ale także czasami wilków, zanieczyszczają runo. Z jaj tych po spożyciu przez człowieka wykluwa się onkosfera, która wędruje w około 60% przypadków do wątroby. Pozostały gdzieś do płuc, gdzieś do mózgu. Później z tej onkosfery rozwija się cerkoid, który może osiągać wątroby nawet 10 cm średnicy. Jest to stan zagrażający życiu, bardzo poważna infekcja, a wszystko po zjedzeniu brudnej jagody z lasu. Anemia megaloblastyczna, czyli z niedoboru witaminy B12 u osób dorosłych, może być objawem infekcji tasiemcem bruzdogłowcem szerokim, czyli Diphyllobotrium latum, difilobotriozy, zwłaszcza jeżeli spożywamy surowe ryby, na przykład w postaci sushi. Trzeba to mieć zawsze na uwadze, jeżeli ktoś często je surowe ryby i ma niedokrwistość właśnie makrocytową. No i moi drodzy, taka biegunka ze śluzem, zielonkawa, cuchnąca, tłuszczowa, podejrzewamy chorą trzustkę albo SIBO, ale tak bardzo często objawia się infekcja, infekcja właśnie Giardia lamblia. Moi drodzy, jeżeli chodzi o te pasożyty, to pamiętajcie, że te infekcje mogą oczywiście przebiegać niecharakterystycznie i być groźne dla życia. Ale przestrzegam przed jednym złym nawykiem, żeby kupować w internecie jaja pasożytów i je spożywać. Oczywiście tak można się nieźle załatwić, można nawet umrzeć. A jeżeli chodzi o odchudzanie, to pamiętam ostatnio moja mama mówi do mojego taty wychodząc z łazienki: kochanie, zrzuciłam 2 kg. Spuściłaś wodę? Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was, cześć.